Na spotkanie z Bartłomiejem Rychlewskim, autorem książki Po dolinach i wzgórzach, zapraszają pracownicy i dyrekcja Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Książka to monografia oddziału Jana Sadowskiego i Piotra Burdyna. Spotkanie ze znawcą tematyki powojennego podziemia niepodległościowego zorganizowane będzie w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca. Początek zaplanowano na godzinę 17. Współorganizatorem spotkania jest Suwalska Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna. Jej członkowie tym razem pamięć żołnierzy podziemia uczczą nietypowo. Honorowo oddadzą krew. Po spotkaniu z autorem monografii organizatorzy i, jak sądzimy, uczestnicy spotkania udadzą się pod dawny Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa, gdzie zapalą znicze. Pod tablicą wmurowaną w ścianę budynku stanie warta honorowa. 3 marca natomiast odbędą się obchody, nad którymi patronat honorowy objął wiceszef MSWiA poseł Jarosław Zieliński. O godzinie 11 pod obeliskiem pamięci 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej u zbiegu ulic Sejneńskiej i Utrata w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Pocztów Sztandarowych złożone zostaną kwiaty. Godzinę później w sali koncertowej Suwalskiej Szkoły Muzycznej rozpocznie się uroczysty wykład doktora Jarosława Schabińskiego o żołnierzach wyklętych z Polski Północno-Wschodniej, a po nim poświęcony żołnierzom wyklętym koncert Teatru Piosenki.